Jędrzejów. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia Lumi wygrywa na loterii mnóstwo diamentów wartych 10 milionów złotych. Syrena nie chce się chwalić wygraną i dzielić się z Gipleyem swoimi diamentami. Nasz bohater postanawia zrobić w jej domku mechanizm, dzięki któremu będzie jej podbierał diaksy. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj jest, słuchajcie, bardzo ważny dzień, ponieważ w naszym mieście organizowana jest loteria, w której do wygrania jest 10 milionów złotych, a ogólnie udział mogą brać tylko mieszkańcy naszego miasta, także jest duże tutaj prawdopodobieństwo na wygraną. Jeśli mi kibicujecie, to już teraz, widzowie, zostawiacie kciuka w górę, a tutaj pokażę Wam mój zwycięski kupon. Dokładnie tak wygląda i mam nadzieję, że moje cyfry po prostu wygrają. Ogólnie rzecz biorąc, jestem tu umówiony z Lumi, byliśmy na 10 umówieni, a Lumi już, słuchajcie, się spóźniła według mojego zegarka, także nie wiem, czy samemu nie będę musiał iść tutaj. Ja nie mogę, taka kolejka. Ej, słuchajcie, widzieliście tą kolejkę? Nie wiem, w ogóle nie chce mi się stać, przecież tam minimum godzina stania. W ogóle, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji, widzowie, jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a ja muszę coś wykombinować, słuchajcie. A co myślicie, gdybym na przykład im powiedział, że mam zwycięski kupon i czy chcą zobaczyć, co sobie kupię i jakie są zwycięskie cyfry, to żeby za mną polecieli? Przecież mi się nie chce stać tam w kolejce takiej, być któryś tam z kolei. Lepiej, żebym był pierwszy. Także słuchajcie, wkręcimy ich i powiem, że wygrałem. Ej, słuchajcie, ludzie, mam zwycięski kupon, wygrałem. Chodźcie, pokażę Wam normalnie moją nagrodę główną. Chodźcie, nie dostaniecie tego kuponiku. W ogóle kupię każdemu, kto za mną pójdzie, nie wiem, jakiegoś lizaka albo coś fajnego, tak do 1000 złotych, także chodźcie tu do restauracji. Okej, słuchajcie, szybko wybijamy tu szybę i zwiewamy tylnym wejściem, okej, te tu i teraz, słuchajcie, nie będzie tam kompletnej kolejki, także szybko lecimy i będziemy teraz pierwsi. No i pięknie, o to mi chodziło. Dobra, patrzcie, one tam czekają w ogóle cały czas przed wejściem. Dzień dobry, witam, proszę pana. O, dzień dobry, zapraszam. Nie ma kolejki, co mało chyba zwycięstw, mało ludzi chce wygrać. No właśnie, nie wiem, nagle wszyscy gdzieś tam ogólnie poszli. Dobra, mój zwycięski kuponik, proszę sprawdzić, czy wygrałem. Chyba tak, zgadza, no niestety, się, wygrałem. Ale pan nie wygrał, nie. Co? Wygrał pan. Jak to nie wygrałem? Nie wygrał. To jakaś pomyłka zaszła, przecież nie musiałem absolutnie wygrać. Ja tutaj sprawdziłem i pan po prostu nie wygrał. No nie. No musi się pan z tym pogodzić, może następnym razem da pan radę. Moje marzenia, słuchajcie, chciałem mieć 10 milionów i nie. Dobra, oddaj mi pan ten kupon i proszę do bardzo. Domu. Słuchajcie, ja nie mogę, nie udało mi się wygrać. Do widzenia, miłego dnia. Jakieś wyniki, dobra, miłego dnia, słuchajcie, ja nie mogę, dziwna sprawa w ogóle, że umówiłem się z Lumi, słuchajcie, a jak w ogóle nie ma, mieliśmy tutaj być umówieni na 10, nie wiem, może pójdę do niej, zobaczymy, może jej się udało, nie wiem, może poszła wcześniej, beze mnie, nie mam zielonego pojęcia, zaraz się tego dowiemy. Ej, co to za furka? Pod Lumi samochodem, pod Lumi domkiem taka furka. Ej, nie wierzę, to jest jakiś jej nowy zakup. Co? Białe Lamborghini? Nie no, powiem wam, że wygląda zacnie. Zacna furka. Idziemy zobaczyć w ogóle, co Lumi tutaj powie o tym. Puk, puk. Halo, halo, Lumi. Chwileczkę. O, cześć. Siemanko. No cześć. Słuchaj. W ogóle, co to jest za auto tutaj przed twoim domkiem? Takie wypasione, kupiłaś nowe auto? Wypożyczyłam sobie, no a skąd, za co miałabym kupić? Wypożyczyłam sobie tylko tak na parę dni. Co? Fajne, nie? Chciałbyś się może pewnie przyjechać, ale nie mogę ci go dać. Słuchaj, wypożyczenie nawet bardzo dużo by kosztowało. Słuchaj, czemu nie przyszłaś? Nie, no właśnie promocja była. Czemu w ogóle nie przyszłaś tam na dół pod dom wielki? Mieliśmy tam się umówić i mieliśmy razem iść kupony odebrać. Sprawdzałaś swój kupon? No wygrałaś? Nie wygrałam, bo byłam rano po bułki i to chciałam od razu zobaczyć, nie wygrałam. Tylko to autko sobie ogólnie dzisiaj ogarnęłam, dziwne, tak żeby sobie trochę, słuchaj, szybko byliśmy pojeździć. Umówieni. Dobra, jak nie chcesz spędzać ze mną czasu, to jestem nara. Trochę zajęta dzisiaj, no cześć, na razie. Dobra. Ale Lumi, słuchajcie, się dziwnie zachowuje, jest bardzo tajemnicza i podejrzana, a wiecie co? Ja chyba pójdę do tego pana i się go zapytam, kto wygrał w ogóle, bo możliwe, że już są tutaj ogłoszeni pierwsi zwycięzcy. Mam nadzieję, że mi zdradzi tą tajemnicę. Kopsnę mu parę
stówek. Może słuchajcie mi zdradzi tajemnicę, kto tutaj wygrał w tych właśnie na loterii i może mi coś tutaj zdradzi. Dzień dobry, ja mam takie... A to jeszcze raz pan, o co chodzi, Między nami takie pytanko, oczywiście dwie stówki tu na starcie nie, panu rzucam. Nie, żadnych pieniędzy nie przyjmuję, proszę to zabrać. Proszę pana, ogólnie kto wygrał w ogóle na dzisiejsze loterii? Są już jacyś zwycięzcy ogłoszeni? Nie mogę panu tego powiedzieć, nie możemy mówić, no mamy wyniki, ale nie możemy nikomu mówić, kto wygrał, tylko osoba, która wygrała się o tym dowiaduje, no chyba, że chce komuś powiedzieć, ale ja nie mogę powiedzieć, ale ogólnie w takim razie, proszę pana, tutaj muszę ważne rzeczy tylko zabrać, ja w tej chwili ogólnie zamykam. Aha, no dobra, tutaj, okay. Tyk, 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 dobra, tutaj wszystko do widzenia, alarmy włączone, dnia. do widzenia, dobra, no, wezmę sobie, może wsiądę tylko, no nie, tutaj trzeba podać kod, hasło, on musi mieć pewnie gdzieś tu hasło, słuchajcie, tu jest, on może jedzie do domu, dobra, słuchajcie, będziemy go śledzić, gdzie on jest w ogóle, ten pojedziemy gagatek? Sobie dobra. Do domku, wraca do domu, dobra. Będziemy go śledzić, może w domu będzie mieć ten kod, słuchajcie, także on tutaj jedzie, idziemy za nim, dobra, słuchajcie, jedziemy, musimy jedziemy, kod, żeby dowiedzieć razie... się, kto wygrał, i patrzcie, coś mu wyleciało z auta, wjechałem. Ja nie mogę, wyleciało mu, kod? 692, ej dobra, coś dopisałem, nie chcę tutaj zamazać, ja nie mogę, mam jakiś kod, ej może to, tylko nikt mnie nie może, słuchajcie, zobaczyć, przecież tu tyle ludzi w ogóle było, już zamknęli tutaj biuro loterii, a tutaj jak widzicie są wyniki, dobra, czyli kod 6925, zobaczymy czy działa, nikt nie patrzy, policji nie ma, akurat tu, słuchajcie, jest komenda policji, mam nadzieję, że ten policjant mnie nie zauważy, dobra, nieważne, czyli tak, 6925, dobra, mamy to, wygrani, słuchajcie, mam listę wygranych. Tutaj jest jeszcze jakaś skrzyneczka, ale zabezpieczona, żeby nikt nie otworzył, może tam trzymają nagrodę. Okej, także słuchajcie, usiądę sobie tutaj i przeczytamy, także wygrani. 2021 rok, grudzień, Lumi, i Lumi wygrała, widzicie to? Lumi się nie chce przyznać, że wygrała, a to ona wygrała w loterii te pieniądze. Ej, nie wierzę, słuchajcie, Lumi wygrała, nie chce się przyznać. Słuchajcie, zobaczymy, czy się zachowa w porządku, jak na przykład będę chciał od niej pożyczyć jakieś pieniądze, nie wiem, na przykład 10 tysięcy spróbuję od niej pożyczyć. Na razie nie przyznam się, że wiem, że ona wygrała, ja to wiem, ona tego nie wie, że ja to wiem, także będzie śmiesznie. Ona dzisiaj bardzo jest podejrzana, także już teraz rozumiem dlaczego. Puk, puk, Lumi, jesteś tam? Halo, halo. No, no co siemanko. Znowu przeszkadzasz mi, no o słuchaj, co chodzi? Lumi, ja wiem, że ty jesteś bardzo zajęta, miałabyś może pożyczyć 10 tysięcy złotych, bo potrzebuję, słuchaj. A skąd ty byś chciał, żebym ja miała taką kwotę? No co ty, no w ogóle nie, no bym chciała, żebyś sobie jednak, wiesz co, poszedł, ja naprawdę dzisiaj nie mam czasu, no to wiesz co, to idź już sobie, pa. Oż ty, Lumi, taka jesteś, nie chce mi pożyczyć pieniędzy, słuchajcie, tylko teraz trzeba się zastanowić, gdzie ona te pieniądze trzyma, słuchajcie, gdzieś przecież je musi chować, ja nie wiem, najprawdopodobniej, słuchajcie, z loterii się dostaje pieniądze na raty, ty, patrzcie, tutaj jest Lumi. Ej, ona tam coś chowa do skrzynki. Ja się cieszę. Wszystko teraz tutaj w mojej skrzyneczce będzie. Bingo. Później przyjdzie następne, ale dobra, na razie mogę sobie tutaj wszystko ładnie wszystko poskładać. Jasne. Wszystko chowa sobie no tutaj i w piwnicy, słuchajcie. W takim razie. Dobra, chyba jest bezpiecznie, tutaj jest wszystko pozamykane. No to idę na jakąś kawkę albo herbatkę no i pięknie, sobie dobra. Zrobić. No i wszystko, widzowie, jasne. Lumi najprawdopodobniej chowa swoje pieniążki w piwnicy, nawet zapomniała chyba, że tutaj ma taki przesmyk. My teraz musimy się dowiedzieć. Ej, tutaj w ogóle są ścieki. Ściekami moglibyśmy tam dotrzeć, tylko to w ogóle trzeba będzie mieć dobre narzędzie i tak dalej. Ja samemu sobie tutaj bym nie poradził. Słuchajcie, Lumi tak naprawdę wygrała i chowa pieniądze w swoim domku. Musimy je przechwycić jakoś za to, że taka jest i nie chce mi nic powiedzieć. O, siemanko, jak tam Gplay? Dobrze w szkole w ogóle? No, czwórkę dzisiaj dostałem, no i dwie jedynki, ale to nic. No, ej, jak zwykle dwie jedynki, Gplayek, po raz kolejny kara chyba będzie jakaś. Słuchaj, nieważne. Mam ważną sprawę dzisiaj. Wiesz, była loteria u nas w mieście, ja niestety nie wygrałem, ale mam tajną informację, że Lumi wygrała. Ona nie chce, słuchaj, się przyznać, a pieniądze trzyma w swojej piwnicy. I się teraz zastanawiam, jak tutaj, wiesz co, te pieniążki jej jakby, wiesz, przetransportować na przykład do naszego domku, jakąś zrobić rurociąg. Może jakąś specjalną maszynę trzeba zrobić albo coś, no nie wiem. Co, czyli do sklepu? W szkole mnie tego jeszcze nie uczą. Idziemy do sklepu? No, możemy pójść do sklepu, tak. Ty, Gplayek, moglibyśmy razem to wykombinować i na przykład zrobić, nie wiem, jakiś rurociąg, przetransportować te pieniążki z tej skrzynki jej do naszej jakiejś skrzynki i po prostu, wiesz co, my wygramy na loterii, bo tak naprawdę, słuchaj, najlepsze jest to, że my się zamieniliśmy z Lumi kuponami i ja bym, gdybym się nie zamieniał, to bym wygrał. No, żarty!
ja bym był zwycięzcą. O, dobra, to kilo. Co będą skrzynki, hopery się przydadzą. O, kamery też się przydadzą. Będziemy mieli monitory. Dobra, dobra, także ja tutaj zostawiam panu 600, proszę pana. I lecimy, G-Playek. To będzie gruba misja, także szykuj się, bo tam naprawdę, dobra, słuchaj. Idę, papa. Wiesz, jaka była główna nagroda? 10 milionów. Ile? A najlepsze jest to, że oni ratami wypłacają te pieniądze. Czyli ona ratami będzie dostawać, nie wiem, czy po milionie, ty, czy po pół miliona. A co to za auto takie tu stoi? No, no już sobie kupiła. To było, słuchaj, pierwsze podejrzenie moje. Kupiła sobie taką furę. Ja nie mogę, ale w środku... Nie, no tato, to jest dopiero auto, a nie te takie nasze gruchoty. Dobra, nie narzekaj, G-Playek. Wykombinujemy, też kupimy nowe auto, słuchaj. Plan jest taki. Wchodzimy ściekami na dół i tam, słuchaj, o zobaczymy... O nie, to tam będzie śmierdzieć. Dobra, strasznie. Będzie śmierdzieć, słuchaj. Czego się nie robi dla 10 milionów. Okej, schodzimy niżej. Słuchaj, najprawdopodobniej jej piwnica jest albo pod nami, albo nad nami. Są tylko dwie możliwości, słuchaj. Zobaczymy teraz na górze. Patrz, tutaj jest jej piwnica. Dobra, także zrobimy tymczasowe schodki, G-Playek. Pierw musimy zobaczyć, czy nie ma tutaj Lumi. Nie może nas zauważyć. To jest pierwsza zasada, bardzo ważna zresztą. Okej, także czekaj. Wiesz co? Zobaczymy, rozejrzę się. Dobra, czysto G-Playek. Pierwsza sprawa, biorę kamerę i na wejściu musimy ustawić tutaj kamerę, żebyśmy widzieli, jak ktoś będzie schodził, słuchajcie. Także szybko tu zaprogramujemy. Cyk. Dobra, mamy tą kamerę. G-Playek, tutaj są skrzynki. Pod skrzynkami musimy ustawić hopery. O nie, tutaj. Dobra, tutaj pierwsza skrzynka. Tutaj druga skrzynka. Ile kasy, zobaczyłeś? O nie, wpadłem tutaj. Wpadłem do tutaj trującej substancji. Tak, te diamenty, te skrzynie. Dobra, G-Player, bo ja się źle czuję. Już sprawdzimy to. Dobra, szybko, chodź. Na dół, bo w każdej chwili Lumi może przyjść. Ja tu jeszcze jedną kamerę ustawiam. Trochę uważaj, tam nie wpadnie ogólnie, G-Player. Nie, tutaj... ja uważam. Dobra, to niszczymy i musimy jakby nigdy nic tutaj zachować. Wiesz co, Lumi w każdej chwili się może tutaj pojawić. Dobra, także tutaj... To ja idę szybko do domu w takim razie. Dobra, weź jeszcze przynieś narzędzia, jakieś pułapki tutaj i to rozlokujemy tu. Okej, słuchajcie, także mamy tutaj dostęp do dwóch skrzyń, gdzie Lumi trzyma całą masę diaksów. Czy wy to widzicie, ile tego jest? Dobra, bierzemy teraz, słuchajcie, tutaj hopper, cyk, teraz tu drugi i najlepiej by było je połączyć w jedno, tylko jak to zrobić, słuchajcie, w ten sposób może, cyk. Mam nadzieję, że to zadziała, słuchajcie. Chyba, że zrobimy inaczej, bo ten możliwe, że będzie na dół spuszczał te diaksy. Okej, tutaj ustawimy w tą i teraz spływa tu i do naszej skrzyneczki. Oczywiście trzeba ją powiększyć, ponieważ nie wiem, czy tu się zmieści i się zapełnia, patrzcie. No to idziemy do piwnicy w takim razie. Lumi idzie, słuchajcie. Zaraz sobie tutaj idziemy zobaczyć. Wejdziemy. Dobra. Lumi schodzi, słuchajcie. Tutaj miałam taki problem, trochę mi się przytyło. O, idzie. Dobra, o, mamy tutaj zapas pęcików. O, następny dorzuci. Musimy tutaj sobie wchodzić. Okay. I dobra, tutaj sobie wszystko ładnie to zrobimy. To jest najlepsze, słuchajcie, my jesteśmy pod nią. Okej, dobra. Ona zapewnia i jeszcze skrzynki. Sobie tutaj dorzucę. Dostała następną wypłatkę. Tyle mam tych diamentów, następną, że ja cię dostała. Kręcę normalnie. No tyle tak ma diamentów, dużo. A 10 tysięcy to mi nie chciała pożyczyć, tak? Dobra, słuchajcie, najlepsze jest to, że Lumi jest tutaj nade mną. Dobra, i ona tutaj zapewnia... wszystko będę miała jeszcze. Sprawdzę drugą kamerę. Mi się tak średnio z tymi diamentami to zgadza. A czemu tak jakoś jest? Nie, może już się zmęczona jestem, nie wiem. Dobra, może pójdę na górę, ale jeszcze raz sprawdzę. Dobra, słuchajcie, nieważne. No coś dziwnego. To się powolutku zapełnia, ona się nie powinna zorientować na razie, że jej te diamenty uciekają. Tak czy inaczej, dobra, ja tutaj muszę zrobić przejście, słuchajcie. Będziemy tutaj często przychodzili, bo jak widzicie, te diamenty sobie tutaj powoli spadają. Powolutku, aż do czasu, kiedy wszystkie nie spadną nam tu ładnie. Nie? I nie będą nasze. Okej, także słuchajcie, teraz wychodzimy i przyjdziemy sobie tutaj za jakiś czas, jak już wszystkie diamenty będą w naszej skrzyni. Okej, także wiecie co? Idziemy teraz do domku. Mam nadzieję ogólnie, że Lumi normalnie będzie w szoku. No, G-Playek, gdzie jesteś? Słuchaj, no tutaj w ogóle widziałam hakera, nie? No. On w ogóle tam ma bedrock, to wiesz co, mógłbyś na przykład jakoś tak jeszcze lepiej przejąć nawet tą jej piwnicę, żeby tam na przykład nie wchodziła czy coś. Słuchaj, G-Playek, to jest z jednej strony dobra opcja, ale z drugiej strony jak zamkniemy jej dostęp, to nie będzie uzupełniała nam diamentów. I ogólnie widziałeś w ogóle tam ile diaksów leci? Słuchaj, najlepsze jest to, że jak ona nie będzie miała pieniędzy, to sama będzie chciała jej ode mnie pożyczyć. A wtedy wiesz co ja jej powiem? Ja jej powiem,
powiem. No. O nie, nie, moja droga, nie dostaniesz ode mnie ani grosza, a te raty, słuchaj, będą powoli szły. Także ogólnie rzecz biorąc, słuchaj, a gdzie jest ten haker, co? W ogóle Bedrock by się też nam przydał, ale to na razie nie wiem, czy no teraz nie wiem, to wykorzystam. To może później to załatwimy. No dobra, to pójdziemy do domu, a ja pójdę jeszcze kartkówkę w takim razie napisać. Dobra, dobra, do okay. Szkoły, no. Dobra, to ja idę tylko po diamenciki i idę sobie, słuchajcie, możliwe, że coś kupić do sklepu na zakupki. Okej, dobra, także słuchajcie, schodzimy tutaj szybko ściekami na dół. Hop, 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 hop. Okej, cyk. Bierzemy tutaj diamenty i idziemy na zakupki. Słuchajcie, prawie cały ekwipunek mam diamentów. Okej, także pięknie wychodzimy i idziemy, może sobie coś kupimy pięknego, szalonego. Ja cię muszę iść normalnie do Gplaya. Ja nie mam po prostu pieniędzy. Co ja teraz zrobię? Ja nie mogę, ale no coś się nie tak zrobiło. Dobra, pójdę w takim razie teraz do niego. Zapukam i się po prostu go zapytam, o co chodzi, że ja nie mam pieniędzy. No nie powiem, o co chodzi. W ogóle? O, Gplay, słuchaj, chciałbyś mi pożyczyć pieniążki? No słuchaj, a po co ci pieniądze, co? No potrzebne, no bo muszę tutaj za rachunki zapłacić, no. To jakiś większy wydatek się szykuje? Jakąś willę kupujesz czy coś? No przesadziłam trochę z tym autkiem, z wypożyczeniem i się trochę spłukałam, no. Potrzebuję trochę kasy. A nie dam ci ani złotówki, ty mi nie chciałaś pożyczyć, to ja ci też nie pożyczam, ani grosza ci nie dam, Lumi, wiesz? Taka jesteś. Dobra, to sobie taki bądź. Ja nie mogę, dopiero za godzinę przyjdzie ta kasa, co ja mam teraz zrobić? Muszę teraz zrobić ten przelew, po prostu zapłacić, no ja po prostu... Dobra, śledzimy ją, słuchajcie. To ja nie wiem, no jest mi trochę tak smutno, no bo źle nimi sobie tutaj dysponuję tymi pieniędzmi. Idziemy teraz po prostu, szybko, ja nie odbieramy. Wiem, co ja mam teraz robić. W ogóle te pieniądze cały czas pewnie nam spływają i jest coraz mniej. Lumi zaraz, słuchajcie, będzie cała spłukana, doszczętnie, nic nie będzie miała. Także ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, w ogóle dobrze by było, wiecie co, te diamenty, ogólnie jak Lumi się zorientuje, że jej znikają, może zadzwonić na policję, a to nie będzie dobra rzecz, więc dobrze by było w sobie o, Gplayek, co ty tu kombinujesz, Lumi? Oszalałeś? Słuchaj, ona teraz może w ogóle się zorientowała, że ktoś jej zabiera diaksy, czaisz? I tak naprawdę no tato, obserwuję tylko ją po prostu cały czas, wiesz co? Ona może na policję pójść. Słuchaj, może rzeczywiście... No gdzie, na policję pójdzie? No chyba nie. Zabukrujmy to. Albo i pójdzie. Zabukrujmy to przejście. Dobra, trzeba iść do tego hakera po prostu. Dobra, idziemy do tego hakera. Musimy zabunkrować przejście, słuchaj. Tak naprawdę te diamenty cały czas będą nam tam leciały. My tam nawet swoich odcisków palców nie zostawiliśmy, Gplayek, żadnych. To jest najlepsze. Jesteśmy, no wiesz, to niewinni. Dobrze, to dobrze. Tam jest haker. Patrz, ma Bedrock. No, przepraszam, tutaj, panie hakerze. Potrzebujemy trochę Bedrocka. Jest szansa, żeby pan nam tutaj dał? Gplayek, jak z nim zagadać, żeby nam dał? Bo on mówi, że tak średnio, co? No, masz nie jakiś wiem. Pomysł? To chyba trzeba go, może go trzeba pokonać. Może musisz, nie wiem, tutaj pojedynek jakiś nie, z nim stoczyć. Nie, to ty słuchaj, ja z hakerem nie. Hakerze, no weź, mógłbyś nam kopnąć. Ej, Gplayek, no weź mi pomóż. Niech pan nam da, spróbujmy pana przekonać jakoś. Panie, da, czy pana, pan drogę, daj pan normalnie Bedrocka. Bo my chcemy, my potrzebujemy. Ej, Gplayek, ja uciekam. Nie uciekam, idę po jakiś mieczyk w ogóle. Szybko weź tutaj z nim się, słuchaj, miesz, a ja tutaj idę po jakieś wsparcie. Udało się, zobacz. O, wypadło, zobacz, tutaj jest ten Bedrock. O, mam, mogę ci tato dać, poczekaj. Dobra, dawaj ruchy. Słuchaj, zanim po prostu będzie niedobrze. Musimy teraz szybko iść zobaczyć, czy Lumi jest u siebie. I słuchaj, musimy wszystko po prostu zabedrukować, żeby tam się nie dało wejść, żeby policja i żeby Lumi nawet nie zrobiła śledztwa, po prostu jak tam jej to wychodzi. Dobra, także tutaj na początku ja schodzę na dół. Myślisz, a co jak ona jest na górze w domu? To co wtedy? Nie wiem, Gplayek, mnie to już nie interesuje, są ważniejsze rzeczy. Musimy zabedrukować tutaj wejście z każdej strony, żeby się nie dało tutaj wejść. Okej, także hop, hop, hop. Teraz ktoś będzie chciał, słuchajcie, zejść do piwnicy, to nie zejdzie. Tutaj jest jeszcze następna dziura, to też trzeba zabedrokować. Także wiecie co, podsadzę się Bedrockiem, już tego nikt w sobie nie zniszczy, jak to położyłem. Okej, także teraz tutaj nikt, ani Lumi, ani policja się nie dostanie. Okej, i teraz tak naprawdę ta piwnica należy do nas, można powiedzieć, ponieważ nikt tutaj nie wejdzie, tylko my mamy, słuchajcie, swoje tajne przejście ze ścieków i nikomu nie możemy o tym powiedzieć. Dobra, także teraz tajnym przejściem przechodzimy, słuchajcie, tu, cyk, zabedrokowujemy to, cyk, bierzemy tutaj nasze diamenciki i idziemy, słuchajcie, do sklepu. Dobra, te śmieci tu odkładam, te diamenty cały czas tu się pojawiają, słuchajcie. Dobra, i teraz musimy, wiecie co, ukryć to przejście. Nikt nie może się zorientować, że tutaj jest wejście pod Lumi chaty. Dobra, nikogo nie ma. Dobra, czyściutko. Dobra. Czyściutko. Nie? Idę sobie do tej piwnicy swojej teraz. Dobra, wchodzę. Sprawdzę. Co jest? Kto
kto to zrobił? Czy... O co chodzi? Kamerze tego nie zobaczę. Ja nie mogę po prostu wejść tutaj do swojej piwnicy. Nie, no to jest po prostu przesada. Kto to zrobił? Dobra, słuchajcie, ja mam pomysł. Ja nie mogę, nie, robimy no szybko, zabedrukowujemy to. Tak. Ja muszę teraz wyjść z domu w takim razie. Dobra, musimy wychodzę. To zrobić. Ej! Tak. Dobra. A co tu się dzieje? Wiesz co, Lumi? O co tu chodzi? Co ty tutaj robisz? Bo ja tutaj, wiesz co, się zatrudniłem w ogóle w kanalizacji. Co będę to jest? Badał ścieki. Ej, poczekaj, tam ścieki, tam śmierdzi, nie wchodź tam, Lumi. Tam śmierdzi, rozumiesz? No, ej, no Gipley, no zostaw mnie. Ja tu badam ścieki. Ja muszę tam pójść zobaczyć. Tam nie wchodź, tam jest niebezpiecznie, Lumi. Ale czemu? Nie, wychodź stąd, wychodź stąd, wychodź stąd, wychodź stąd, wychodź stąd. Nie. Słuchaj. Co ty tu? Tu spływa moja cała kasa? Nie, to moje ty diamenty. Ty zwariowałeś, kradniesz moje pieniądze. Nie, Lumi, ja, jak to, co ty mówisz? Ja tutaj to utylizuję po prostu. Tak naprawdę. Co? To są moje pieniądze wygrane, nie, Gplay. To już jest po dobra, prostu ja uciekam, przesada. Ja uciekam, ja uciekam. Siemanko, Lumi. To zobaczenia. To będzie koniec, wiesz? Wiesz co, bo tu to ogólnie... będzie twój koniec. O, nie, czekaj, no bo tutaj nie wyjdziemy teraz. O, dobra, słuchaj, bo ja ogólnie w ściekach pracuję, to nie moja sprawka, to ktoś inny zrobił, wiesz co, bo tak naprawdę czas mnie goni. Chodź tutaj, dobrze, porozmawiamy normalnie, dam ci połowę tych pieniędzy, ale podejdź teraz do mnie. Dobra, okej, słuchaj, mogę kupić ten samochód? Zapłacę ci, masz diamenciki, Lubi, kupuję ten samochód od ciebie, to? Tak, ja ci też zapłacę, dobra. Tym, chodź o, nie, tutaj, nie, kupiłam uciekam, sobie super uciekam, miecz, proszę, proszę bardzo i masz.